Witam. Dziś omówię Wam serwis mojego akwarium 720 litrów. Dawno tego nie było, a wiem, że co jakiś czas się mnie pytacie, jak wygląda serwis tego akwarium. Niektórzy nawet tęsknią za tym, żebym pokazał, jak to mówią bebechy akwarium. Więc dzisiaj będzie taki film krótki, może nie krótki, ale na pewno bardzo szybki, ponieważ w dużym przyspieszeniu jest to kręcone w metodzie timelapse kamerą GoPro dlatego też obraz będzie nieco zakrzywiony ale dzięki temu, że jest to bardzo szerokokątna kamera w miarę blisko stoi i możecie zauważyć praktycznie z jednego ujęcia, z jednego ustawienia kamery praktycznie cały serwis który będzie trwał blisko 2 godziny a z tego co się zorientowałem, wy go zobaczycie w około 10 minut więc całkiem dobre przyspieszenie ale o to też chodziło, bo przecież nie nagram wam na żywo 2 godziny co ja tam po kolei robię Wystarczy, że będziecie to oglądać w przyspieszeniu, a ja będę do Was mówił i opowiadał. Zacznijmy za tym. Cześć, jak widzicie, już dawno temu zacząłem. Początek. Serwis mój zawsze zaczyna się od roślinek, Czyli jest jakaś tam standardowa przycinka roślin. Patrzę na akwarium z każdej strony, pod każdym kątem. Tak, żeby dostrzec, jakie roślinki mi tam już nie pasują, które już tam wyrosły. Szukam gdzieś tam zawsze jakiś. Listków, które gdzieś tam już obgniwają, które by trzeba było wyrwać. Ewentualnie niektóre roślinki trzeba byłoby przesadzić. Czasami jest coś za gęsto, więc też, też wyrywam. Czasami ktoś zgłosi do mnie po roślinki, więc przy okazji takiej właśnie cotygodniowej przycinki coś tam zawsze odkładam komuś, pakuję do woreczków. I jak ktoś jest chętny, to się do mnie zawsze może zgłosić. Żabinica. O, teraz na przykład przycinamy sobie listki od żabinicy. Ostatnio przycięłem dosyć dużo listków, bo duna zostawiłem trochę dłużej niż zwykle niektóre liście, a dlatego, że miała ten pałąk kwiatowy, na którym miała kilka tych nowych szczepek, które o dziwo udało mi się już się ich wszystkich pozbyć. Zostały tam chyba jeszcze dwie jakieś niewielkie, a potem zapewne go wytnę, bo już nie zaczęła już puszczać nowy. Wyrwałem też całą kępę rotali, tych z lewej strony, które mogliście ostatnio zobaczyć na, na jednym z poprzednich filmów. Piękne takie czerwoniutkie rotale, wszystkie je wyrwałem, całą garść od, od samego żwiru do samej góry. I teraz w tym momencie właśnie na górze tam stojąc sobie segreguję je, docinam na równy wymiar i za pomocą długiej pęcety wtykam na nowo w podłoże. No, niestety, akurat z tego ujęcia widać tylko mój mało zgrabny tyłek, za co Was bardzo przepraszam, ale nie chciałem po prostu ruszać tej kamery, chciałem, żeby wszystko było z jednego ujęcia. No tak, po zrobieniu wszystkiego zawsze jeszcze patrzę z każdej strony, co tam jeszcze można byłoby zmienić, co tam jeszcze można byłoby wyrwać, dołożyć. Teraz poszedłem jeszcze wypukać małą gąbeczkę, która jest w padzie mini, który służy mi za napowietrzanie akwarium. Pod kranem ją płukam, bo tam nie ma być bakterii, to ma być tylko i wyłącznie gąbka, która izoluje mi od tego, żeby rybki małe i krewetki nie dostały się do filterka. Ostatnie poprawki zbieram jeszcze rośliny, które tam gdzieś tam się poodrywały, jakieś pojedyncze listki w trakcie całego serwisu i można było uznać śmiało, że, słuchajcie, serwis, jeżeli chodzi o roślinki, przycinki w środku, jest już skończony. Teraz, za pomocą skrobaka, usuwam jeszcze glony z szyb. Staram się też to robić co tydzień, chociaż czasami mi się nie udaje, ale potem to widzę na, na filmach, że coś tam jednak gdzieś tam widać. Dobra, drabina schowana. Schodzimy na dół. Zabieramy się za bebechy. Jeżeli chodzi o bebechy, dzisiaj będzie serwis trochę większy, bo. Wypukam sobie też zeolit. Ale na początek płukam tak jak zawsze, prefiltry od kubła, od, od mojego Aquela. Tak jak zawsze, mam tam dwa korpusy. Woda nalana do pojemnika, prosto z akwarium, za pomocą węża, z kranu i jeden po drugim płukam te gąbki. Sprawdzam jeszcze zawsze, słuchajcie, jak wylewam, bo czasami tam się znajdują jakieś krewetki. Dobra, gąbki wypukane trafiły z powrotem już. Wszystko jest odpowietrzone. Woda zlana do wiadra razem z całym syfem. I teraz kolejna sprawa. Wymienimy sobie kubeł z zeolitem. Tym razem, tam gdzieś po środku, zakręciłem obwód wodny, czy obieg wody w ostatniej sekcji. Wysypuję cały ten zeolit. Staram się co miesiąc wymienić każdy kubeł, znaczy, każdy, co miesiąc, jeden kubeł zeolitu. W tym miesiącu. Na początku miesiąca zawsze to robię, jakoś tak się przynajmniej staram, bo tak sobie ustaliłem. W tym miesiącu padł akurat na ten środkowy. Skończyłem jedno, jedną torbę, słuchajcie, z zolitem 10 kg, która, którą miałem od samej nowości, i zacząłem kolejną. Zolit trafia do kubełka, potem za pomocą wody prosto z kranu z akwarium wypukuje ten cały kurz pył, który jest tam zawsze w tym zolicie i przykręcam z powrotem na miejsce. Odkręcamy. Odpowietrzenie jest automatyczne, ponieważ jest to ostatni układ w sekcji więc nie ma, nie ma potrzeby jakiegoś tam większego odpowietrzania. Za pompą spokojnie wszystko się cofnie do akwarium. Pompa się nie zapowietrzy. Punkt następny prefiltry. Dzisiaj też będziemy wymieniać prefiltry. Włóknina to jest do, właśnie dokładnie owata meblarska wielokrotnie nie mówiłem, to już nie będę powtarzał. Tnę ją na 27 cm, w taki pasek, ten pasek potem składam na 3 i w ten sposób powstają mi trzy takie płachty, tej owaty, które potem będę nawijał na korpusy. Czynność, którą teraz wykonuję, co widzicie, ja tam sobie świecę latarką, na maleńkie sitko po prostu wylewam wodę z tych korpusów, a dlatego, że w sekcję tą mechaniczną bardzo często trafiają krawetki. Są to maleńkie, takie 2-3-4 mm, przezroczyste, jeszcze krawetki, które po prostu nie sposób zauważyć. Dlatego używam dosyć ostrego światła, żeby je znaleźć. Cały czas mi się udaje jakieś tam znaleźć, gdzieś tam one trafiają. Teraz odwinołem starą tą owatę z wkładów i zawijam nową. Tak przygotowane, słuchajcie, trzy wkłady, przykręcam z powrotem na miejsce. Pozostaje jeszcze je odpowietrzyć, ponieważ jest to układ przed pompą, więc tutaj powietrze mogłoby zapowietrzyć pompę, więc należy je usunąć. Na górze są odpowietrzniki. Odkręcamy wodę i czekamy, aż woda po prostu wyleje się przez odpowietrzniki i odpalamy cały obieg w momencie, kiedy już woda wypłynie i zacznie przez odpowietrzniki wypływać. Tym razem okazało się, że jeden z korpusów przecieka, a to dlatego, że pod O-link, który Przykręca się korpus, ten kubełek korpusu do, do samego korpusu. Trafił gdzieś jakiś ślimaczek, i po prostu ta skorupka gdzieś tam spowodowała jakąś tam przerwę, i stąd dodatkowy wyciek. Dwukrotnie musiałem to odkręcić, ale po usunięciu, wyczyszczeniu wszystkiego, za długi okazało się, że się trochę zawinęła. Okazało się, że wszystko jest szczelne. Punkt następny. Zlewam wodę. Wodę oczywiście wylewam na ogródek za pomocą węża. Podłączam pod kran, odkręcam kran, i, i przez ten właśnie wąż, który tu widzicie, wylewa mi się woda prosto na ogród. Na koniec, jeszcze zawsze wylewam też wodę z wiader. Po prostu woda w wężu jest zasana i grawitacyjnie po prostu ciągnie dalej. Wylewam też wodę z małych akwariów, które znajdują się pod spodem. W jednym z nich pływałem jeszcze kieryski, w drugim na razie nie ma nic. Są tam tylko wrzucone jakieś krewetki, które powyciągam. Wolę wymieniam w tych małych okwarach na sam koniec, tak, żeby jak najszybciej nalać nową. Jak widzicie, teraz już nalewam wodę. Już za pomocą mojego nowego systemu do napełniania. Zdradzę wam, że po raz kolejny go przerobiłem, ale to zobaczycie dopiero w następnym odcinku. Jak już mam pełne obydwa małe akwaria, to tutaj z lewej strony mam kolejny kran, którym to wlewam wodę do akwarium. I tak oto, słuchajcie, samo wlewanie wody zajmuje około pół godziny. I w zasadzie to jest ostatnia czynność w serwisie mojego akwarium. Pozostaje już tylko posprzątać, poskładać ręczniki, umyć szyby i przez kolejny tydzień cieszyć się akwarium, Obserwować rybki i roślinki, oraz oczywiście nagrywać dla Was filmy. Serwis już jest skończony, także i ten odcinek też już dobiegł końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki szybki serwis. Ci, którzy domagali się serwisu, będą usatysfakcjonowani. A ci, którzy jeszcze nie widzieli, zobaczyli. Do zobaczenia, cześć!